Dzień dobry albo dobry wieczór, bo ten podcast jest o godzinie 19. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Neurofreaki. Tutaj Wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Maciek, o czym się będziemy mówić? Dzisiaj będziemy mówili o tym, o specjalizacji. O tym, czy warto się w ogóle specjalizować jako fizjoterapeuta, mimo tego, że jakby takich oficjalnych specjalizacji nie mamy. Czy my się w czymś specjalizujemy? Czy mamy jakieś rady dotyczące tego, jak można byłoby sobie ewentualnie taką specjalizację wybrać? Więc myślę, że coś takiego całkiem interesującego. A odcinek ogólnie brzmi: stwórz swoją specjalizację, dlatego że w tym momencie nie ma żadnych ram jeszcze, że musisz specjalizować się w tym albo w tym, nie, albo w tym. Nic takiego nie będzie. Można, ale ja ci nie zarzucam nic, no więc okay. Można w tym momencie sobie coś wykminić, no nie? I się może okazać, że zajmuje się czymś, o czym połowa osób albo nawet 3/4 terapeutów nie wie, że można się w tym specjalizować. Więc w ogóle ja kocham wolny rynek. Uwielbiam wolny rynek po prostu. Więc nie lubię specjalnie żadnych narzuceń. Niewidzialną rękę rynku. Niewidzialną rękę rynku, tak. Jakby ja wierzę w to, że okay. Po prostu jeżeli coś jest kiepskie, jeżeli coś nie ma racji bytu, to rynek to zweryfikuje. Myślę też w kategoriach, że no, jakby duże miasto daje takie możliwość, że może być kijowym terapeutą, specjalizować się w czymś, co nie jest potrzebne, jednocześnie jest, jak masz dobre reklamy i marketing, to po prostu możesz mieć nieograniczoną ilość pacjentów. Ale powiedzmy, odrzucam tą wizję i stwierdzam, że ktoś jest kiepski i wybrałby sobie specjalizację, która by nie interesowała większość osób, no to po prostu umarłby z głodu. Dokładnie. Nie życzę tego nikomu oczywiście, żeby nie było. Dobra, zacznijmy sobie po kolei, bo tutaj wątków jest sporo. Po pierwsze, moglibyśmy wam powiedzieć, czym się my specjalizujemy, ale myślę, że warto zostawić to na koniec. Zostawimy sobie. I na początku może powiedzmy sobie, o, pierwsza rzecz jest taka, że dużo osób ostatnio zrzuca, że nie jesteśmy tak samo śmieszni jak na początku Neurofreaków. No niestety. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście tak jest? Aha. Czy może ktoś stworzył sobie wizję, słysząc sam tytuł Neurofreaki, będą zwariowani, będzie neurologicznie, będzie zwariowanie, a na przykład, że siedzi takich dwóch ponad 300-letnich capów i... Trochę tak jest. Ja myślę, że na początku mieliśmy większą tendencję po prostu do obrażania wszystkich dookoła. Tak, może obrażanie właśnie ludzi śmieszne. Obrażanie kogo i no, jest... staramy się raczej... No bo ostatnie tematy były takie, że po prostu nie bardzo było kogo obrazić. Tak, bo jakbyśmy ostatnio obrazili osoby latające na miotłach, to jednocześnie byśmy obrazili dużo naszych znajomych, którzy zajmują się niekonwencjonalnym podejściem do terapii. I trochę siebie. I trochę też siebie. Jakbyśmy obrazili osoby, które no, korzystają z badań naukowych, no też nie można takich osób obrażać po prostu. Nie, bo to też my. To też. Więc znowu kijowo. Nie możemy sobie pojechać, tak? Dzisiaj trochę pewnie pojedziemy. O, dobra. Tak, w tym momencie myślę, że pojedziemy. Tak, myślę, że tak. Ale ustalmy sobie na początku, jak jest. Bo mówisz o tym, że nie ma specjalizacji. A to znaczy, że nie ma żadnych specjalizacji? Nie, no generalnie, no w sumie nie, no bo możesz teraz być fizjoterapeutą jeszcze przynajmniej, myślę, cały czas o tym starym toku, bo teraz tutaj się ma coś tam zmieniać, wiadomo jak nasza izba działa. Albo kiedyś nie. To może to się zmieni. Może kiedyś. Kiedyś. Więc na razie pomysł był taki, żeby faktycznie fizjoterapeuci mogli się specjalizować na przykład w neurologii, ortopedii, tak troszeczkę na wzór takich specjalizacji lekarskich. Myślę, że gdzieś po prostu te wnioski, te pomysły wylądowały w takim najbardziej znanym okrągłym segregatorze, czyli po prostu w koszu na śmieci i na razie wszyscy mają to po prostu w dupie i nikt z tym nic nie robi. Więc na razie jeśli jesteś specjalistą fizjoterapii, to jesteś po prostu specjalistą fizjoterapii. To tak jakbyś był lekarzem ze specjalizacją w medycynie. Czyli po prostu wszystko i nic. Powiem ci, że jak... Kiedyś czytam w specjalizacjach. Mhm. Naprawdę, jak studiowałem fizjoterapię i dowiedziałem się, że są specjalizacje, to byłem przekonany, że będzie to wyglądać w medycynie, tak? Czyli ortopedia, neurologia, kardiologia, pulmonologia i tak dalej. A to się okazuje, że po prostu jest specjalizacja ogólna. I tak mówię. No tak. Jakby studia razy dwa, no nie? Znowu to samo, tak? Znowu kupa niepotrzebnych rzeczy na specjalizacji. Kompletnie chyba nie o to chodzi. No, specjalizacja też. Nie wiem, jak to teraz wygląda i czy to w ogóle jest jakoś tam dalej egzekwowane, ale wyglądała po prostu na tym, że musisz tam nadupić kilka różnych kursów z jednej listy z kursami. Jednej z kursami. I pewnie tam jakiś egzamin opierniczy ci siema, nie? Tak, czyli takie po prostu studia jakby... W formie robienia kursów. Tak, w formie robienia kursów, w formie po prostu też studiowania, którego no nie lubimy, tak? Znowu teoria, prezentacje, egzaminy, sprawdzanie wiedzy i tak dalej. Nic ciekawego, tylko wszystko nudne, no nie? No tak. Ale są nieoficjalne specjalizacje fizjoterapii, dlatego że na przykład znamy osoby, które
specjalizują się na przykład w ortopedii, w pracy z pacjentami po powrocie, po jakichś poważniejszych operacjach, tak, po kontuzjach. Są, no niby nie ma oficjalnie, ale są osoby, które zajmują się uroginekologią. Tak, po prostu robią albo konkretnie... dziećmi. Albo dziećmi. Albo neurologią. Albo neurologią. Gałąź, nie? Albo jeszcze gdzieś tam stricte w sporcie działają, tak? Czyli one się tak. troszeczkę w tym w terapii sportowej specjalizują, tak? Więc takie nieoficjalne rzeczy są i tych nieoficjalnych naprawdę jest, może być, może nie to, że jest, może być cała masa i ludzie często o tym nie wiedzą, że oni, będąc terapeutami, tak, mogliby pójść w tym kierunku, a naprawdę jakby jest strasznie duża. No taka po prostu przestrzeń w rynku, tak? Tak. Gdzie jest dla nich miejsce i oni o tym nie wiedzą, więc może powiemy troszeczkę za chwilę o swoich specjalizacjach, bo może kogoś to zainteresuje, że o, ciekawe, no nie? Bardzo fajna rzecz, może to będzie też dla mnie, a może ktoś pomyśli, ha, skoro Maciek robi to i to, to może ja bym poszedł w tym kierunku, tak? I się okazuje, dokładnie że tak. jest fajna nisza, jest fajna możliwość współpracy z konkretnymi, być może specjalizacjami lekarskimi, tak? Bo zaczęliśmy na przykład 10 lat temu, fizjoterapeuta specjalizujący się w pracy z stawami skrążeniowymi, tak? No nie było to specjalnie popularne, może w ogóle tych osób nie było, a teraz? Myślę, że nie. A może gdzieś tam było to bardzo niszowe, teraz tak. jest takie w sumie na porządku dziennym, nie? Tak, dokładnie. Są różne fajne gabinety i kliniki stomatologiczne, gdzie po prostu fizjoterapeuci mają swoje gabinety i współpracują sobie z lekarzami, czy chirurgami, czy to ordynatami, czy po prostu stomatologami, więc normalna sprawa, tak? Uroginologia też, tak? Jeszcze 10 lat temu, no ja w ogóle nie słyszałem, że coś takiego się dzieje, tak? Będąc na studiach. A teraz cała masa osób się tym to było takie interesuje. Bardzo mocno gdzieś tam w powijakach i głównie z tego, co pamiętam, jeśli mnie to jakoś tam jakkolwiek wtedy zainteresowało, gdzieś tam jeszcze na jakichś przedmiotach typu położnictwo, no to się raczej ograniczało gdzieś tam do fizykoterapii jakiejś. Jakieś ćwiczeń i tak w sumie nie było tego specjalnie dużo. Problem jest taki, że często ludzie studiujący, będący świeżo po studiach, nie mają żadnego pojęcia, że oni mogliby w tym kierunku iść, bo niestety, o, to jest taki moment, że możemy kogoś poobrażać, ale nie tak personalnie. Bardziej chodzi mi o studia. Trochę chodzi mi o studia, trochę chodzi mi o podium na studiach, trochę chodzi mi o takie zamykanie głów młodym ludziom chętnym na studiach i to jest problem, więc możemy po prostu niepersonalnie poobrażać sobie uczelnię. O, to jest dobry moment, kiedy ja coś wam powiem, a czego jeszcze nie mówiłem. Masa osób w różnych miejscach, YouTube, Instagram, Facebook, często pyta mnie, mówiąc, słuchaj, chcę iść na fizjoterapię, mam wziąć Śląsk Wers Medyczny czy AWF tam. I ja jak mówię, zawsze mówię kulturalnie, wiesz, jakby no nie studiowałem ani tu, ani tu, więc mogę ci wybrać. Jeden czort. No, dokładnie tak. I tu będzie Kijowo. Niestety, tak. Niestety będzie raczej słabo. Naprawdę znam bardzo mało osób, bardzo mało fizjoterapeutów. Nie to, że ich nie ma, tak? Są jakieś wyjątki, którzy są zadowoleni z swoich studiów, tak? Gdzieś tam przewijały się konkretne, a nawet może nie ze studiów, tylko z części wykładowców, którzy tam byli. No to tak. Bardziej w ten sposób. Niektórzy są zadowoleni na przykład, bo na studia nic o nich nie wymagali, więc mogli robić swoje rzeczy. No ale nie o to chodzi o studia. No nie. Nie o to chodzi o studia. Ale na pewno kojarzysz ze studiów jakieś takie osoby, które cię gdzieś tam trochę zainspirowały i jesteś mega zadowolony z tego, że tak, z nimi zajęcia. Zawsze tak jest i po prostu jak ktoś ma farta, to tych wykładowców na jakichś uczelniach jest trochę więcej, tak? Nie to, że wszyscy, ale trochę więcej. No, nie. Czyli nie tak jak u mnie na przykład były takie osoby na przykład 3 albo 4, tylko ktoś na przykład ma na studiach aż 6 wykładowców, którzy cię pociągną, nie? Z masy 30. Nieźle. No ale to już wiesz, jest po prostu idziesz z uśmiechem na twarzy na 1/3 przedmiotów, to i tak jest nieźle, nie? Ja chodziłem na taką jedną, no dobra, miałem randomowe przedmioty, ale mi się też nie chciało uczyć specjalnie na początku. To jest inna kwestia. No tak. Więc nawet może jakby był ktoś fajny, to może i tak by mnie nie pociągnął, bo po prostu moja niechęć była na tyle duża, że... No może by cię chociaż zainteresował czymś. Może, no. A kto więc, wie. Jest problem ze studiami, dlatego że po pierwsze pokazuje się tylko jeden wycinek fizjoterapii. No bo słuchaj, no powiedzmy, że masz zajęcia z kardiologii, rehabilitacji kardiologicznej. Porywa, no nie? No, wiesz co, no właśnie, i tak i nie, bo jak teraz pamiętam swoje zajęcia z kardiologii, przynajmniej te na WUM-ie, no to były takie, że jedne mieliśmy takie ćwiczenia dosyć praktyczne. Ja już teraz w sumie mógłbym kogoś obrazić, bo nawet nie mam zielonego pojęcia, kto to był i w ogóle nie wiem. No. Totalnie nie kojarzę twarzy, ani nawet płci. Nie wiem, z kim zajęcia,
I po prostu to było tak fascynujące, że aż nawet w ogóle nie kojarzę, kto to mógł być, nie? Wleciało jednym uchem, drugim wleciało, ale były jedne zajęcie z kardiologii, gdzie na 40 minut przyszedł pan profesor, który akurat nazwiska też nie pamiętam, ale generalnie twarz teraz kojarzę. Ale był mężczyzną. Był mężczyzną, pamiętam, właśnie nawet mogę go sobie zwizualizować. I po prostu zajęcia z nim, mimo tego, że to było 40 minut, były zajebiste i mnie po prostu... od razu przyszło mi do głowy, że wow, ja w ogóle mógłbym coś o tym serduchu sobie więcej poczytać, o układzie krążenia, w ogóle, wiesz, wyjaśnił takie podstawy fizjologii, patofizjologii, co się dokładnie dzieje w układzie krążenia, kiedy pacjent cierpi na to. Więc po prostu wiedza w pigułce i to pomyślałem, wow, nie no, kardiologia to generalnie spoko. To po prostu ten gość, który, czy gość, czy gościuwa, która była przed chwilą, no po prostu no pewnie jakaś dzbaniara, bo totalnie nie, no prawie zasnąłem na tym, tak? Więc... Może też trochę zależy od osoby. Tak. Na pewno wiesz dużo. Co, ja kojarzę w ten sposób, że na przykład wiedza z kardiologii, wiesz co, ja nie wiem, z kim miałem kardiologię. Więc no może właśnie, ta sama osoba. Pewnie ta sama osoba, ale bo tą samą uczelnię kończyliśmy. Miałem zawsze takie przemyślenia, że tak, właśnie czy kardiologia, czy pulmonologia, czy gdzieś tam ginekologia, to wiesz, taka wiedza stricte medyczna, anatomiczna, biomechaniczna i tak dalej danego obszaru, fizjologiczna, super fajnie, ale przychodziło na przykład do części praktycznej, czyli to, co byś miał de facto robić codziennie z pacjentami, no to na pulmonologii albo na kardiologii, no mnie na przykład to nie porywało. Okej, dobra, może mnie to nie interesowało, ale to się okazuje, wiesz, jakby konkretny sposób oddychania z pacjentami, tak? A w ogóle tam 6-minutowe marsze i tak dalej, mówię, no... Dmuchanie w rurkę. Mówię, kurde, czy naprawdę ja muszę uczyć się 5 lat, że po prostu z kimś chodzi przez 6 minut, albo że mierzyć mu czas, że on chodzi przez 6 minut i ile metrów zrobił, no... Nie jest to skomplikowane. A jak jeszcze byś coś tam chciał trochę więcej, to też może być różnie. A akurat tutaj pamiętam, że kiedyś za karę musiałem odrabiać jedne ćwiczenia właśnie z kardiologii. Co zrobiłeś? Po prostu nie byłem na tych ćwiczeniach. Wow, więc po prostu za karę musiałem przyjść, ale to musiałem po prostu przyjść na oddział i pracować z pacjentami. Fajnie. Nie, no ja pomyślałem, że w sumie spoko. Niektórzy na wolontariach chodzą, wiesz, jakby chcąc, a ty musisz za karę dotknąć pacjentów, no nie? No tak, więc ja się trochę nawet jarałem, mimo tego, że miałem już zacier, tam sporo roboty, ale pomyślałem, dobra, jadę, będzie fajnie. No i pojechałem i generalnie dostałem jednego pacjenta. I pani, która tam jakby to wszystko koordynowała, mówi, no masz tutaj pacjenta, on generalnie no jest tam w takim dosyć ciężkim stanie, no i właściwie nie można go pionizować, nie może siadać, tam praktycznie nic nie może, mówię, czy jakieś w ogóle takie ćwiczenia typu bierne czy coś, no też właściwie nie. Także zajmij się nim i ja wychodzę. No ja pomyślałem, no co ja mogę wtedy zrobić w sumie, ale... Ja już umiałem w czaszkowo-krzyżową. Okej. Okay. Dobra, elegancko jedziemy, nie? No. I zacząłem sobie tam pracować z przeponami funkcjonalnymi. Tak, jakaś odpowiedź taka autonomiczna u tego pacjenta była. No i po prostu minęło pół godziny. Wchodzi ta pani. Popatrzyła się na mnie takim bardzo ciężkim wzrokiem. I co pan robi? Ja mówię, no terapię czaszkowo-krzyżową. Ona, właściwie to może pan już jechać do domu. Widziałem, że na przykład jesteś dzbanem i tu jest zakaz tekstowania takich metod, które są jakby tutaj z gruntu latania na motle? No być może, nie wiem, jakby dalej mi niczego nie wytłumaczyła, bo po prostu nie musiałem pana się spakować na i jechać. Oczy, proszę jechać. No, nie, pan nie zaliczył pan. Znaczy było zaliczone. Okej, zaliczone, dobra. Także o tyle spoko. Może czyli nie wydaje się, czy to było spoko, czy to było niespoko, po prostu kazać wyjść. Znaczy jakby było spoko, to pewnie dałaby mi dokończyć. Cholera wie, nie? Okej. Okay. No. Czyli nie podobał się prawdopodobnie. Znaczy wiesz, jak ktoś na przykład wchodzi na przykład do twojego pokoju i mówi wyjdź, to... No to jest dużo gorzej. To nie jest pochwała specjalnie, nie? To raczej mówisz, kurde, co zrobiłem źle. No tak. No. Także już wtedy wiedziałem, że oddział kardiologii to nie jest miejsce dla mnie. Nie? Tak, to nie jest miejsce, gdzie rzeczywiście na szeroką skalę stosuje się metodę szkoło-krzyżową. No na pewno nie, ale też jakby wtedy nic innego mi nie przyszło do głowy, skoro nie mogłem zrobić nawet bierniaków. Okej, okay, no tak, no to jest pewien problem. No z takimi pacjentami no trudno się pracuje. Oczywiście są osoby, które się też w tym specjalizują, tak? Są terapeuci, którzy pracują na OIOM-ie z trudnymi przypadkami i tam jest podobno zacier, jest dużo pracy. No tak, ja wiem, że teraz pewnie ktoś z naszych słuchaczy czy widzów mógłby powiedzieć, ale z tego Maćka to dzban, przecież mógł dać mu na przykład tą rurkę do dmuchania czy coś, nie? Tak. No dobra, sorry, no by może mogłem i może przydzbaniłem, ale wtedy po prostu nie miałem
miałem zielonego pojęcia, co mógłbym zrobić. No. Akurat to umiałem. Ja tak sobie myślałem, że mówiąc te rzeczy, że typu na przykład oddział kardiologii, pulmonologii, takie, o, tam nie ma nic ciekawego. I teraz osoby, niektóre specjalizują się w treningu oddechowym i mówią, co za buce. No nie? Co za buce, ja tyle rzeczy można zrobić. No, może ja mówię troszeczkę przez swój pryzmat, bo dla mnie ta praca byłaby troszeczkę, wiałaby nudą, no nie? W sensie, no ja lubię, może ludzie zauważyli, że ja, na przykład pewnie lubię robić dużo rzeczy, no bo też robimy raczej dużo rzeczy i ja muszę się często stymulować, więc ta sama praca przewidywalna z pacjentami, z którymi widzę się kilkadziesiąt razy, no to nie jest mój klimat pracy, co tu by nie mówić. No więc tak musicie brać małą poprawkę, że ja tak mówię troszeczkę, mówię przez swój pryzmat, tak? Przez pryzmat swoich doświadczeń, życia, zainteresowań, pasji, swojej specjalizacji aktualnej. Kurde, to brzmi poważnie. Cały czas adrenalina. Musisz być, widzę, za 15 lat robisz terapię pacjentowi na jakimś pick-upie rozpędzonym, który jedzie gdzieś tam wąskim szlakiem przy urwisku. Myślisz, no to była terapia. Nie, ja lubię myśleć na terapii i to jest jakby mega fajne. W sensie to dla mnie jest pasjonujące, no nie? Ale powiem ci, że no ja też za chwilę może o tym dojdziemy, bo no mi na przykład trzecia wizyta z pacjentem już nudzi trochę. Już jest takie, o, że znamy się, ja wiem, z czym on ma problem i albo już udało mi się częściowo go rozwiązać, albo ten pacjent przewyższa moje kompetencje, mogę go nie rozwiązać, no nie, ale no to też wieje nudą, takim kombinowaniem wieżnego, które jakby nie powiedzie się prawdopodobnie nigdy. Dobra, więc studia troszeczkę zabijają, to i nam nie pokazują tego, co my możemy zrobić z pacjentami. Studia też niestety nie pokazują, jak można fajnie pracować z pacjentami jeden na jeden, ani pod kątem manualnym za bardzo, ani pod kątem ruchowym. Bo studia trochę pokazują taką rzeczywistość pracy fizjoterapeutów w zespole interdyscyplinarnym, co nie ma specjalnie miejsca aktualnie. Pewnie nie. No nie ma specjalnie dużo takich miejsc, taka idealna wizja, że wiesz, jeszcze jest, to jest taka wiesz, wizja typu serial chirurdzy albo coś takiego, no nie, że oni się tutaj ten kombinują, każdy spotyka się w takim okrągłym stole jak my tutaj, dyskutują, tu jest pan Waldemar, co byście zrobili, to mówisz, ja bym zrobił to, ja to, no. Dobra, to ty zrób z nim trening, ja nie zrobię terapię manualną, tutaj koleżanka zrobi mu taki sposób żywienia i taki, i jak nie, to ja będę wtedy musiał podjąć decyzję o operacji, no nie pracuje się tak niestety. Nie. To najczęściej... tak brzmi trochę jak odzyskanie 70 milionów na wybory korespondencyjne, czyli to jest takie bliskie za. Tak, jest to trochę problematyczne, bo sytuacja wygląda tak, że przychodzi do ciebie pacjent i opcja jest taka, pomoże mi pan, czy nie pomoże mi pan? No i w sensie mówisz, no tak, albo nie, bo ten problem jest dla mnie, albo nie jest dla mnie. Zresztą tego, czym się aktualnie zajmujesz. No i po prostu tego pacjenta próbujesz sam postawić do pionu, ewentualnie konsultujesz go czasami z dietetykiem, czasami z psychoterapeutą, czasami z kolegą, który zajmuje się ruchem, no ale to nie jest jakiś zespół, który się naradza nad tym pacjentem i wszyscy dążą do tego, żeby było cudownie, tylko po prostu gdzieś masz możliwość tego pacjenta odesłać i ktoś ci pomaga go trochę prowadzić, więc raczej to jest takie rzucenie na głęboką wodę, masz tu pacjenta, znaczy sam się rzucasz na głęboką wodę, bo de facto zakładasz gabinet, no i po prostu do ciebie pacjent przychodzi, no i stwierdza, że no dobra, zróbmy coś z tym, no nie? Więc tak to wygląda. I studia tego nie przedstawiają. To jest trochę problem. No nie, no bo uczą nas jakby stricte pracy w przychodni albo w szpitalu. Takiej objawowej trochę, skupiającej się na miejscu bólu, a dobrze wiemy, że algorytmach postępowania. Ostatnio, słuchaj, Marcin, pamiętam, oglądałeś ten film Marcina Morzec-Rzemuskiego na YouTubie, co był w dzienniku, nieco dzienniku terapeuty? Dotyczy tego takiego flow i tak dalej. Jeszcze nie, no nie? Ale tam chodziło troszeczkę o to i tam też fajne takie komentarze gdzieś tam pojawiły się w trakcie, że właśnie, że fizjoterapeuci, którzy tam wpadną w taki nurt z pacjentem, mają takie flow i tak dalej, no i ktoś powiedział, że fajnie, ale to trochę zabija jakby zawód medyczny, bo w zawodzie medycznym chodzi o to, żeby dopasować pewne procedury, pewne schematy do konkretnej grupy pacjentów, no nie? No tak medycyna też działa. Trochę w ten sposób, tak, że przychodzi pacjent i ma to i to, to wtedy po prostu on się idealnie wpasuje w to i to, no nie? I robisz to. No, ja... Bo to jest jakby flow nie jest powtarzalne specjalnie, nie? No właśnie, a medycznie tylko... trochę de facto niby powinno być, no nie? Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Nie, tak no ja też absolutnie się z tym nie zgadzam, bo takie protokoły były w ogóle tworzone do zupełnie czego innego. One się super nadają dla anestezjologów, fajnie się nadają na SOR, fajnie się nadają dla chirurgów, dlatego że tak naprawdę chodzi o podejmowanie szybkich decyzji, gdzie po prostu, no wiesz, jak masz pacjenta, nie ma nogi, bo jedzie innym samochodem na przykład, no to musisz po prostu zrobić coś szybko. I teraz nie ma takiej możliwości, że ty masz na przykład flow, że tak zatamujesz matą. No nie, no po prostu
w karetce masz takie i takie rzeczy i po prostu trzeba zrobić procedurę zatamowania krwi i ona musi zawsze wyglądać tak samo, bo procentowo daje pacjentowi najwięcej możliwości, jakby największą szansę w ogóle na przeżycie. Później masz pacjenta, gdzie po prostu zakładam, że chirurdzy pewnie często się z czymś takim spotykają. Wiesz, otwierają pacjenta i tam jest sytuacja troszeczkę inna, niż się pierwotnie spodziewali. Więc znowu pewnie mają jakieś algorytmy do tego, jak poradzić sobie w takiej sytuacji, żeby im po prostu pacjent nie umarł na stole. Z tym, że tutaj to jest spoko i to jest zrozumiałe, bo chodzi o to, czy ktoś ma szansę na przeżycie. No ale my po prostu nie stoimy w takich... No nie możemy stać w ich butach, no bo u nas jest inaczej, no nie przychodzą pacjenci bez nogi, znaczy no mogą przyjść, ale zakładam, że, znaczy, że sytuacja jest opanowana. Znaczy, tak, wiesz, jakby nie przychodzą, to jest dobre słowo, nie? No tak. Ale sytuacja jest opanowana. Nie chodzi o to, że muszę decyzję podjąć w 5 sekund, albo po prostu pacjent mi kojfnie na stole, więc ja mam więcej czasu, żeby nawet trochę kreatywnie do tego i bardzo indywidualnie podejść do sprawy. Bo mój pacjent nie jest algorytmem, tylko po prostu jest no, człowiekiem, który ma swoje różne problemy i trzeba do tego podejść właśnie w taki sposób bardziej skomplikowany. Znaczy wiesz, mi tego nie musisz tłumaczyć, ale problem jest taki, że aktualnie medycyna troszeczkę wybiegła i takie algorytmy próbuje stworzyć do wszystkiego. No i osoby, które stoją gdzieś tam powiedzmy w obronie takiego właśnie flow, indywidualnego podejścia, no czasami są tacy, że no ale tak, ale skąd to, skąd te przypuszczenia, skąd ta intuicja? No tak. A ty często wiesz, jakby no nie masz takich tych argumentów, tylko to jest raczej swojego doświadczenia, swojego indywidualnego podejścia, swojej obserwacji, umiejętności obserwowania pacjenta, umiejętności rozmowy z nim, a niekoniecznie z tego, co ci powiedział, albo co ci wyszło w badaniu stricte, tak? No tak. Więc to jest trochę problematyczne. No. Ale podsumowując, wiemy o tym, że studia niestety nie dają takich możliwości, więc skąd się dowiedzieć, skoro nie na studiach? Właśnie to jest ciekawe, skąd się dowiedzieć, skoro nie przez 5 lat swojego życia, które po prostu są poświęcone na nie wiadomo co? Z neurofreaków. Można z neurofreaków się dowiedzieć, ten okay. odcinek właśnie będzie po to, ale to jest taka rozkmina, bo niestety ludzie się mocno zamykają w takich rzeczach, które, bo de facto nic już się nie da wymyśleć. W naszej branży to nie jest do końca prawda. Myślę, że nie jest. Jest dużo da się wymyśleć tutaj, dlatego że ona jest dość świeża. Fizjoterapia jest dość młodą dziedziną i tak samo się rozwijają często nowe specjalizacje lekarskie, tak? One się tworzą przez w ciągu tam kilku lat, coś nowego dochodzi. No i wiesz, ostatnio jeszcze nie tak dawno był internista plus chirurg, no nie? Lat temu 10. 100. Albo 100. No, 100. Dobra, no. No dobra, okay. Mi teraz chodziło taki, wiesz, jakby początek XX wieku. No tak. Ale okay. Z początku XXI, no dobra, 100. Niech będzie. Nie? Trochę nie doszło, to mam w jakim roku jesteśmy aktualnie. No tak, ja też ciągle zapominam. Zgubiłem się. No nie, że to jest 2020, to jest poważna sprawa, no nie? To jest późne czasy. No dobra, 100, no nie? A teraz po prostu, no zobacz jak jest. Ja na przykład mam pakiet w Medicoverze, tam odpalam specjalizację. I nawet w moim pakiecie on nie jest taki, on jest jeszcze VIP, no nie pakiet VIP, ale już tak powiedzmy. Jest no to i na dalej. Przykład wiesz, coś z pikawą, no. Idziesz do kardiologa. On mówi, przy pana sytuacji to do hipotensjologa. No. Idziesz do hipotensjologa, a on mówi: wie pan co, głupia sprawa. Ale pan się pomylił. Proszę, mam pan naciśnienie do hipertensjologa. Co jest w ogóle takie już. Tak, wiesz, na przykład ja w swoim pakiecie, ja na przykład nie znam, nie wiedziałem, że jest tyle specjalizacji. Na przykład w moim pakiecie jest chyba 70 specjalizacji lekarskich. I mówię, wow, fajna sprawa, no nie? Bo ja znam z 10. No nie, no może 20, no nie? Ale gdzieś tam sobie pogrzebam i było kilka takich... A które no, nie kojarzę specjalnie, no nie? Że może się tak specjalizować po prostu, nawet będąc ginekologiem, to ma tych specjalizacji w ginekologii kilka, no nie? A tutaj więc troszeczkę się to rozwinęło. I w fizjoterapii jest taka sama możliwość, no nie? Bo możesz być tutaj, urok ginekolog jest takim ciekawym tworem, bo tam możesz, wiesz, specjalizować się na przykład w kobietach podczas porodu, tak? Albo w kobietach po porodzie, albo w kobietach, które starają się o dziecko. Może, tak. No nie? No jak najbardziej, więc są takie możliwości, tylko kiedy w ogóle o czymś takim myśleć? To jest dobre pytanie, no nie? No myślę, że trochę się trzeba do tego jak sobie, o to jest takie pytanie dla ciebie, teraz uwaga. Dawaj. Jak, taki mechanizm postępowania, jak stworzyć swoją specjalizację? Dobra, myślę, że trzeba połączyć różne posiadane przez siebie skille i swoje zainteresowania.
Czyli możesz sobie na przykład pomyśleć o tym, że no na przykład jestem już fizjo albo dopiero planuję gdzieś tam swoją fizjokarierę, no ale po prostu nie chciałbym cały czas napieprzać laseru, więc muszę o czymś po prostu sobie takim... Że przeklinasz dzisiaj kolego, widzę. Ale to nie jest przekleństwo. Aha, to nie jest przekleństwo? Co? Nie jest przekleństwo? Nie, myślę, że nie. Najwyżej się dowiem z komentarzy. Musisz zobaczyć. No. Więc... no, bo wybiłeś mnie z rytmu. No wiem. Z tych laserów i tak dalej. Natomiast musisz sobie pomyśleć, co jeszcze takiego innego lubię robić. No i się może na przykład okazać, że bardzo lubisz jeździć na rowerze. No więc no czemu po prostu tego nie połączyć? Mówię o tym nieprzypadkowo. Bo ja wiem, do czego dążysz. Tak. Zaraz o nim powiemy. Dobra. Więc czemu by na przykład nie połączyć tej swojej pasji, którą lubisz, i na przykład tego swojego zawodu? Mógłbyś na przykład po prostu pracować z kolarzami. Mhm. Jako ty już jako kolarz jesteś dla innych kolarzy fajnym autorytetem, bo jesteś specjalistą w dziedzinie naprawiania, nazwijmy to, ich problemów, a jednocześnie masz z nimi od razu zupełnie inny flow, bo macie o czym pogadać. Wiesz, wchodzi pacjent, ty jesteś kolarzem, mhm, on jest kolarzem, możecie sobie pogadać już o tym. No. On ci powie, że po prostu go bolą łydki, to już stary, ja wczoraj też zrobiłem tam, wiesz, 140 km na rowerze. I on cię te poklepie po pleckach, ty jego po pleckach, ty dokładnie znasz jego problem. Jest super, nie? Czemu tego po prostu w ten sposób nie połączyć? Więc myślę, że możliwość wymyślania jakiejś takiej swojej grupy docelowej, czyli jakby też, no nazwijmy to, specjalizacja w czymś, no to trochę nas po prostu ogranicza tylko wyobraźnia, bo mamy naprawdę dużo rzeczy do wyboru. Znasz też charakterystykę konkretnego sportu, no nie? Jakby wiesz, skąd te różne problemy się biorą, mhm, tak? Bo się może okazać, że na przykład normalna osoba może nie wiedzieć, że na przykład w kolarstwie często są ludzie mają problemy z hemoroidami i tak dalej, wiesz, mhm, gdzieś tam z okolicy od nabiednicy, a potem sobie myślisz w kategoriach, no w sumie tak, no nie? I się może okazać, że przyjdzie do ciebie ktoś taki, wiesz, niby bóle lędźwi i tak dalej, kolarz, to nie to pomyślisz na przykład, nie wiem, że kurde, on siedzi rzeczywiście kilka dobrych godzin na twardym siodełku, który po prostu wchodzi niemalże tam, wiesz, między poślady. I takie powinno być, ma być twarde i to jest normalna sprawa. A ty po prostu wiesz, mówisz, słuchaj, no a jak tam w ogóle, jak tam odbyt, słuchaj, jak tam u ciebie odbyt? No, w sumie no, średnio z tym odbytem trochę, no nie? No tak. Tej hemoroidy i tak dalej. I teoretycznie no, nie ma też takich tematów tabu, bo ty w tej dziedzinie dokładnie siedzisz, wiesz o co chodzi, no nie? No tak. On też wie, że ty jesteś kolarzem, więc w sumie... No i się okazuje, że to jest bardzo fajny traf, a może się okazać, że no dobra, tak, ale skąd tych pacjentów, kolarzy tyle wziąć? Potem się okazuje, że jak ty siedzisz w tym temacie, to się okazuje, że to jest po prostu no masa, wiesz, no tak, osób, no, które się tym specjalizują. No znaczy, teraz które znowu się tym zajmuje. Prawdopodobnie też siedzisz na jakichś grupach, mhm, facebookowych, może jesteś w jakiejś drużynie kolarskiej, mhm. Pewnie masz jakichś znajomych z jakichś zawodów, jeśli gdzieś startowałeś. Jeśli nie, no to są jakieś tam grupy amatorskie i tak dalej. No myślę, że w ogóle w sporcie to jest dosyć łatwe. No ale znowu, nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do sportu, bo może interesują cię inne rzeczy, które też można sobie jakoś bardzo fajnie połączyć ze swoją taką wymarzoną specjalizacją. Bycie specjalistą też jest... Znaczy to też nie jest dobre na początek sam, no nie? Bo początki, ja wiem, mm-hmm, że w każdej branży, w tym fizjoterapii, początki są trudne i ciężko tych pacjentów indywidualnych, mm-hmm, więc na początku to jest tak, że się w sumie nie specjalizujesz, bierzesz wszystko, co przyjdzie do ciebie, do gabinetu i po prostu będzie tak chciało z tobą współpracować, ale jest taki moment, że albo zrobisz to świadomie, albo nieświadomie i tak zaczniesz pracować z jakąś konkretną grupą ludzi, tak? Mm-hmm. Bo się może okazać, że po prostu ty w pewnym momencie poczujesz, że kurde, no mi dobrze idzie ten kręgosłup, tak? Mi dobrze idą te kończyny dolne. I oczywiście patrzę sobie przez pryzmat kolan, o, możemy powiedzieć o kolanach, bo kolana jest dobrym tematem zahaczenia, dlatego że zostańcie sobie do końca tego podcastu, dlatego że będziemy sobie też mówić o naszym kursie troszeczkę neurokolano i o tym, że po prostu macie tutaj taki kod zniżkowy właśnie na ten kurs, który no, jest aktualnie sprzedawany też. Tak? Jeżeli oglądacie te neurofiliki w premierze, mhm, tak? Albo gdzieś tam kilka dni po premierze, no to ten kurs jeszcze jest w tym momencie sprzedawany. To oczywiście zdajesz sobie z tego sprawę, że patrzysz na te kolana przez pryzmat całego ciała, mhm, no ale jednocześnie pacjenci, którzy się przychodzą, są właśnie z tymi problemami stawów kolanowych. Ja się też może wytłumaczę tutaj, bo my na początku, może ktoś nawet pamięta stare filmy gdzieś tam YouTube'owe, mhm, albo jakieś inne powiedzmy treści, które tworzyliśmy, to byliśmy ewidentnie przeciwko specjalizacji, tak, szczególnie w pacjentach bólowych, tak, z problemami narządu ruchu, dlatego że
mogliśmy być źle rozumiani, tak? Mhm. Teraz będziemy troszeczkę lepiej tłumaczyć, dlatego że wykluczamy takie sytuacje, jak ja niestety znam, że ktoś na przykład specjalizuje w problemach kończyny górnej, gdzieś tam nadgarstków, rąk i tak dalej, i on w swojej terapii nigdy nie wychodzi za obszar ręki. Tak. To jest patola. Tak, dokładnie. Co ty by nie mówić, no nie? Więc no właśnie. Więc jakby fajnie to zahacza też o to, co mówiliśmy, że jakby ta specjalizacja nie jest specjalnie dobra na porządek, dlatego że nie daje ci takiego szerszego kontekstu. Jak popracujesz trochę z różnymi pacjentami, z bardzo różnymi problemami, no to zauważasz u siebie też braki w różnych dziedzinach, nie? Że no wiesz, trafi ci się jakiś pacjent taki neurologiczny. Ja na przykład zaczynałem w ogóle od neurologii, więc jakby poznałem troszeczkę tą specyfikę. Później gdzieś tam pracowałem sobie faktycznie z pacjentami takimi w sporcie. Później gdzieś tam miałem takie, w ogóle miałem swoje różne pomysły na swoje specjalizacje i one wypalały gdzieś tam trochę lepiej albo gorzej. No i znowu to też jest coś, co może niektóre osoby powstrzymywać przed wyborem specjalizacji, bo jak sobie już wybiorę, to już nie ma z tego odwrotu. Absolutnie zawsze możecie zmienić zdanie i przecież można zacząć się interesować czymś innym i nikt tutaj złego słowa o tym nie powie. Mało tego, nawet to jest fajne doświadczenie, które można sobie gdzieś później przełożyć na dalszą pracę. To nie jest zmarnowany rok życia, jeśli się zajmowałem czymś, albo coś mnie interesowało, bo to nadal wnosi dużo do mojej jakiejś tam dalszej praktyki. Więc w momencie, kiedy sobie już później coś wybierzemy takiego, co nas najbardziej interesuje, to mamy już szeroki pogląd na inne systemy naszego ciała, właściwie na całe ciało i się może okazać, że możemy właśnie na przykład tym kolanem zająć się, ale z zupełnie innej perspektywy. Z takiej, gdybyśmy byli takim świeżakiem zaraz po studiach i byśmy sobie pomyśleli, interesuje mnie kolano, więc po prostu otwieram atlas i wszystko, co jest na temat kolana, uczę się każdego więzadełka i tak dalej, może się później okazać, że to nie jest specjalnie potrzebne, ale nie miałbym pojęcia o tym, jak funkcjonuje reszta organizmu. Więc to nam się nadal nie podoba, takie podejście, że interesuje nas tylko jedna rzecz i olewamy resztę. Nie, znaczy nie to, że absolutnie mnie podoba. Nie. Ja nie widzę możliwości pracy w ten sposób, widząc byłaby objawowa. Skomplikowanie powiązań w obrębie ciała, ale też nie można na początku z tą specjalizacją wyjechać, bo oprócz tego, że nie masz tej umiejętności pracy z pacjentem, to po prostu tych pacjentów nie ma, więc jak sobie z nich wybierzesz tylko te, które są stricte... Z tych zera pacjentów wybierasz sobie nadal zero. Tak, a dokładnie wiemy, jak działa zasada mnożenia przez zero, w sensie... I dzielenia przez zero. I dzielenia to zawsze jest zero, no nie? Tak więc jest. Tych pacjentów musisz mieć X, że później się w czymś wyspecjalizować. I dobra. A teraz może będzie taki moment, że poruszymy sobie, w czym my się aktualnie specjalizujemy, może z jaką grupą pacjentów też pracujemy, tak? Jak mówię słowo specjalizujemy, to tak się dziwnie czuję trochę. To dawaj, w czym się specjalizujesz? Ja się w czym specjalizuję? Kurde, wiesz co, może tak, ja mam grupę pacjentów, którą najlepiej sobie radzę, bo jeszcze do niedawna, nie wiem czy pamiętasz, ale jak się przedstawiliśmy na różnych kursach, to ja mówiłem się, niczym się nie specjalizuję. I to się okazało, że to nie jest prawda, bo moi pacjenci przychodzą wszyscy pod tymi problemami, dlatego że przychodzą teoretycznie problemami narządu ruchu i one są niespecyficzne. Nikt nie ma zielonego pojęcia, skąd to się wszystko wzięło. Więc to jest w ogóle mój fan, jak przychodzi do mnie pacjent, który na przykład trzeba go prowadzić po operacji, a takie kwiatki zdarzały się, to ja tak... I wiesz, i tam pierwsza wizyta, druga, mówi, pani co? Mamy takiego fizjoterapeuty u nas w gabinecie. Jest genialny po prostu. Jest koleś ortopedyczny, zajmuje się tutaj takimi pacjentami pooperacyjnymi. Ja proponuję, że pani po prostu wpisała się w tym momencie już do Patryka Mosowskiego i ja bardzo chętnie panią przekieruję. Więc po prostu się ich pozbywam, bo ta praca była dla mnie mało interesująca, tak? Dla mnie najciekawsze rzeczy w ogóle w całym systemie pracy z pacjentem to są pierwsze wizyty, to jest wyciąganie z niego informacji, to jest w ogóle jakieś wnioskowanie tutaj różnicowanie pod kątem, czy ten problem jest dla mnie, czy nie dla mnie, skąd to się mógł wziąć, co w ogóle mogło tutaj być przyczyną. Ja w tym momencie mogę się bawić, balansować sobie testami kinezjologicznymi, terapią nerwomięśniową, więc w ogóle to jest dla mnie mega fan. I nawet jak już ten pacjent mi idzie do przodu, a jest wizyta numer 3, 4, to tam mówię, o, a są takie, znaczy jakby mam takich pacjentów, których no praktycznie nie jestem w stanie wyleczyć z jednej wizyty, znaczy wyleczyć, pomóc im w jedną wizytę, słowo wyleczyć też jest złe. I po prostu czwarte spotkanie i ja już dokładnie wiem, co będziemy robić. I Szymon, no problem, czym skupimy. To już taki po prostu mówię, Boże, ale wie, nudą, już mi się nie chce. Słuchaj, ostatnio mieliśmy w tym tygodniu we wtorek taki dzień, gdzie mieliśmy 8 pacjentów chyba i wszyscy to byli starzy pacjenci. W sensie starzy, to już byli przynajmniej 2 razy, no nie? Co to było za katastrofa? To po prostu, wiesz, jakby, ja tak mówię do Natalii, mówię,
Bo ale nudy, a dłuży się ten dzień po prostu, nie? Co tu się w ogóle dzieje? No nie, nie ma tych emocji na początku. No, a jak po prostu mamy taki dzień, że 50-50, bo sami nowi to też jest problem trochę, bo są oni mega wymagający, tam trzeba dużo informacji, zawsze wywiad, te same pytania i wiesz, tak, no tutaj nie ma tego small talk, taki wiesz, z pacjentem, że on przychodzi, typu pani Jadziu, co tam w ogóle słychać? Co tam od ostatniego? Co tam za nie wizyty, ona ci mówi, chwali się, żali się trochę, no nie? Więc jest spoko. Ja tak lubię, tak, 8 pacjentów, 4 nowych skomplikowanych, 4 starych skomplikowanych, ale i na początku drogi leczenia. 4 starych, czyli tych, co są drugi raz. Tak, tak, tak. To jest najlepiej. I no trzeci gdzieś tam, no nie? Drugi to jest drugi wizyta, to jest że ciekawe, no nie? Czy efekt terapii się utrzymał, co się dzieje, co tam jeszcze trzeba sprawdzić, bo już mniej więcej wiem, jaka jest, więc fan. Czasami jest tak, że po pierwszej wizycie pacjent już mniej więcej wie, jak tutaj pracuje, na drugą wizytę sobie zadają jakieś tematy emocjonalne, trochę to jest ciekawe, no nie? A tutaj, więc jest tutaj, dalej jest fajnie. Ale trzecie, jak już po prostu, kurde, trzeba po prostu rozluźnić mu te kolano, rozpracować, pokazać mu w ogóle prawdę napięcie mięśni brzucha, no po prostu brzmi jak po prostu męczarnia i nuda, no nie? Aż kilku moich pacjentów, jak po prostu, ja tak, no widać, że tak już, wiesz, piąta wizyta i tak trochę i tak, no próbuję delikatnie spławić, mówiąc tutaj, to zostanie moja pacjentka mówi, co nudno dla pana jestem trochę. Ja mówię, no trochę tak. Trochę tak. No co ja pani mogę powiedzieć, tak? No nic skomplikowanego, po prostu prowadzenie pacjenta po endoprotezie, no jest okej. Okay. No po prostu wszyscy wiedzą, co mamy zrobić. Pani wie, co ja będę robił, ja wiem, co będę robił, wszyscy wiedzą, co będę robił, no nie? Więc nie ma w tym jakiejś takiej, wiesz, finezji, zagadkowości i tak dalej. Więc niespecyficzne problemy pacjentów, to jest mój, nie chcę mówić, że konik, ale aktualnie główny kierunek zainteresowania i czuję się z tym fajnie. A więc Maćku, w czym się tak to ma interesujesz? Czytam od niego twój post na Instagramie, więc ja wiem, ale po prostu pewnie ludzie nie wiedzą. No więc ja się specjalizuję w pracy z pacjentami jeden z na problemami jeden. Trzewnymi. Najbardziej w ogóle zawsze, znaczy zawsze, od jakiegoś czasu chciałem pracować z pacjentami, którzy mają problemy jelitowe. Nie wiem, jak to się w ogóle wydarzyło, że nie do końca to pyknęło, bo obecnie no 75% moich pacjentów to są ci, którzy mają problemy raczej z tą górną częścią przewodu pokarmowego, typu raczej wątroba, żołądek, z dużym naciskiem na refluks żołądkowo-przełykowy. Ale dziwi mniej więcej się, no, ludzie zadają takie pytania. Ostatnio czytam ci pytania, no lubię, dziwię się, że co nie wszyscy z tym refluksem? Co nie wszyscy... Ale na maksa tak jest, że no prawie no, większość pacjentów to jest faktycznie ten gdzieś tam refluks, przepuklina rozworu przełykowego i tak dalej, więc takie powiedzmy jednostki kliniczne, chorobowe. No więc jakby tutaj moja droga do tego też polegała troszeczkę na tym, że po fizjoterapii, a też dosyć mocno zainteresowałem się dietetyką. Bo więc teraz jestem... Możesz powiedzieć, bo twoja historia jest ciekawa. Ja, no nie? Ja w sumie mogę powiedzieć, no bo ja sam w pewnym momencie potrzebowałem dietetyka, nie? Więc tak, musiałem sobie tam dosyć mocno schudnąć i trochę zadbać o swoje zdrowie. No i powiedzmy z takiej potrzeby zauważyłem, że to jest po prostu mega ciekawe. A jakby nauka tej dietetyki, no bo ona była w małym zakresie gdzieś tam na studiach i wtedy mnie nie porwała, ale później się okazało, że to jest bardzo fajne. No i po prostu jakby taką naturalną koleją rzeczy było to, że myślałem, że nie ma sensu tego dzielić. No bo chciałbym pracować trochę jak dietetyk, ale nie rozpisywać pacjentom jadłospisów, bo to jest po prostu no tak koszmarnie nudne, no, wiesz, że nie wyobrażam sobie czegoś gorszego. Są programy, które by to równie dobrze jak ty. No, ja podejrzewam, że są osoby, które robią to 100 razy lepiej, nie? Więc nie chciałbym się też w to pchać, a z drugiej strony jakby no już jakaś wiedza w tym temacie żywienia, która dla podejrzewam pacjentów może być czarną magią, dla mnie już jest czymś totalnie oczywistym. Więc po prostu połączenie tego, jak wygląda żywienie w poszczególnych jednostkach chorobowych, problemach klinicznych, z połączeniem tego, co umiem z terapii manualnej takiej nakierowanej w te problemy, no po prostu samo z siebie stworzyło mi taką specjalizację, że mogę po prostu przyjmować pacjentów, którzy mają takie problemy i jednocześnie prowadzić ich przez zalecenia żywieniowe plus przez pracę z całym ciałem, chociaż no tutaj też jakby nie ukrywam, że najwięcej jest faktycznie tej pracy gdzieś tam w okolicach brzucha, klatki piersiowej, gdzieś tam też tej górnej części przewodu pokarmowego. No i finalnie sprawia to, że po prostu pacjenci czują się dużo, dużo lepiej, nie?
Fajnie, myślałem, że powiesz, że moje umiejętności z zakresu żywienia i moje umiejętności z zakresu po prostu terapii manualnej stworzyły jestem niezniszczalnym terapeutą, po prostu, który po prostu ludzie lgną po prostu drzwiami i oknami i nie mogę się od nich odgonić. Nie chciałem tego powiedzieć. Może za dużo skromności w tobie trochę jest, więc warto może w ten sposób to powiedzieć, no nie? I dać po prostu informację światu zewnętrznemu, że nie możesz coś zapisać, bo już nie masz wolnych terminów. Może warto coś takiego powiedzieć. Nie chcę. Nie chcę tego? Nie chcę. Dobra. Nie będę tego sprawdzał, ale myślę, że faktycznie jest to jakby dosyć unikalne, bo przynajmniej nie znam, pewnie są takie osoby, ale po prostu nie znam innych osób, które pracują tak, w ten sposób, co? Nie? Bo przyjęło się trochę tak, że no, że ta jama brzuszna taka, że problem wisteralny, no to fajnie wiedzieć, ale de facto co to może zrobić, bo tutaj jakieś takie złote rady w związku z żywieniem to jest kwestia dietetyka, a w sumie terapia manualna obszar jamy brzusznej, tak. No to tak, albo nie istnieje, znaczy, albo to jest bardziej tutaj, dla osteopatów, albo coś tam. Tak, bo tutaj też jakbym chciałbym to usprawiedliwić, no bo jakby terapia wisceralna sama w sobie, no to albo faktycznie osteopatia, albo są też, jest bardzo dużo fizjoterapeutów, którzy są po takich szkoleniach, ale po prostu nie znam nikogo, kto by pracował i terapią wisceralną, albo był osteopatą i jednocześnie posługiwał się jakby tą wiedzą z zakresu dietetyki, żeby pacjentowi jakby tutaj konkretnie doradzać żywieniowo czy suplementacyjnie. Tak, rzeczywiście, nie? Takich osób stricte może być mało, tym bardziej, że na przykład tutaj twój krok ostatnio był taki, z tego co uważałem, że po prostu no, nie chciałby za bardzo się skupić na innych pacjentach, którzy przychodzą tylko stricte właśnie na osobach z problemami wisceralnymi, którzy przychodzą do ciebie i mówią: Maciek, mam problem z refluksem, Maciek, mam biegunki non-stop, czekaj chwilę, teraz muszę wrócić i pomóc do łazienki. Tak, albo coś takiego, no nie? Tylko raczej gdzieś tam to tak przy okazji troszeczkę odbywano, nie? Bo oczywiście takich pacjentów też się pojawiają na przykład u mnie w gabinecie, no nie? A na przykład to nie jest ich albo główny problem, albo po prostu no gdzieś tam pracujemy pomiędzy, no ja też nie daję jakichś takich, wiesz, wybitnych zaleceń żywieniowych, nie wchodzę specjalnie, chyba że jakiś taki basic, no jakby w tematy suplementacyjne, a więc powiedzmy, że tak pobieżnie, bo zakładam, że pacjentów z problemami trzewnymi no, ma większość terapeutów, bo to jest też no, wysyp, tak, takich osób gdzieś tam. Jest, tylko jakby no, nie zawsze jakby to jest celowane, tak, nazwijmy tak. To wychodzi gdzieś tam przy okazji. Gdzieś przy okazji. Tam, no u mnie właśnie nie wychodzi przy okazji. No po prostu pacjenci się przychodzą i mówią, że... Oni jak już się zapisują stricte do mnie, to już muszą dokładnie wiedzieć z czym. I to już jest jakby taka dosyć mocna wstępna weryfikacja, bo pacjenci zanim się do mnie zapiszą, to też jakby no, muszą być świadomi tego. A może chcą się mówić do ciebie, na przykład wymyślą typu, może no, wpiszę refluks, ale czekaj, co to jest refluks? No, nie dostają cały taki kwestionariusz. Ale to nie zostają go na czas, no nie? Mam może przygotować, może się wyedukować, typu refluks, to pali mnie trochę w gardle. No nie robię quizu, nie? Nie robisz quizu z zagadkami. Tak. Po prostu jak się uda trafić w dobre odpowiedzi, to wtedy jesteś przyjęty, jak nie, to nie. Na 100 no, punktów tak. Zostałeś 80, więc Maciek do ciebie zadzwoni w najbliższym tygodniu. Tak. No nie. Dobra, i to są takie rzeczy, którymi zajmujemy się, ale tego jest naprawdę cała masa. I tutaj rzeczywiście fajnie byłoby zastanowić się, jakie mam możliwości, no nie? Typu, tylko że to jest oczywiście, to też jest trudna sprawa, bo nie można powiedzieć, że tak, że ja się będę zajmował, on mówi, Maciek ma fajne rzeczy, Maciek robi fajne rzeczy, no nie? I ja chcę być jak Maciek. Chcę być jak Maciek i jednocześnie zaraz po studiach od razu startuję w coś takiego, no nie? Tak by to by było super trudne, tak? Bo raz, żeby ciężko było mu pacjentów ściągnąć do siebie, dwa, żeby nie miał tego odniesienia w związku z całym ciałem, całej reszty. Bo wiesz, może być tak, że będziesz po prostu specem od problemów wisceralnych, a się może okazać, że przyjdzie cię pacjent, okaże się, że ma jakieś takie bóle w brzuchu, a ty będziesz pracował z obszarem kolana. Może być. Może tak się zdarzyć, albo z kostką. Może. Jest to prawdopodobne. Dosyć. Dosyć, no. Więc tutaj trzeba mieć jednak tą wiedzę ogólną, nazwijmy to holistyczną, żeby być specjalistą. To jest ciekawe, no nie? Trzeba mieć wiedzę holistyczną, żeby być specjalistą. I tak to powinno wyglądać, moim zdaniem. Bo czasami jest tak, że no właśnie w medycynie nie. Znaczy teoretycznie tak. Teoretycznie oni tak powinni robić, dlatego że masz ogólną medycynę, tak? Potem jakieś tam staże, a później specjalizacje. Tylko dziwne rzeczy się robią, że idąc na specjalizację, zapominasz o tych wszystkich rzeczach, które były wcześniej.
No tak, ja myślę, że to też jest trochę związane z tym, że później po prostu przestajesz niektóre rzeczy robić, no plus tak. Procedury, plus ograniczenie czasowe, no i po prostu no gdzieś tak, tam ja też nie chcę, wiesz, jakby nie da rady, nie? Nie, no właśnie, słowo zapomniałem było złe, no nie tutaj. Mhm. Pewnie ludziom się podobało, bo to nasi widzowie lubią, jak się obrażasz. No tak. Ale chodziło mi bardziej o to, że na przykład nie masz takich możliwości, no nie? Mhm. W ten sposób, więc tutaj zmiękczę swoją odpowiedź delikatnie. Teraz ja wyjdę na taką miękką fajkę. No dobra. Co ja ci mogę powiedzieć? Wezmę no, to na klatę. Po prostu tak jest. I wiesz co, ja też zauważyłem, że jeżeli się ktoś w naszej branży specjalizuje, to najczęściej są to rzeczy, które są twoją jakoś tam pasją, albo są to tematy, z którymi sam miałeś problemami i jakoś się z tego wykaraskałeś. No nie, na przykład typu ty, no nie oszukujmy się, proste, byłeś gruby i teraz i schudłeś i miałeś problemy wiseralne, bo ja pamiętam przecież, no nie? Miałem. Mhm. Pamiętam, że miałeś takie różne problemy wiseralne ze snem, jakieś bóle a la wątroby i tak dalej, jakieś odbijania się, zaparcia. Tak. I tutaj i... była, a to zaraz powiem, zresztą, bo będziemy mieli czas Monstery, tak. To mogę teraz zaraz coś dobra. Ciekawego no, przytoczyć. W moim przypadku było tak, że po prostu tułałem się i niby bolały mi plecki, ale to nie były plecki specjalnie i ktoś mi pomógł i stwierdziłem, że mówię, o, ale fajno, nie? Ktoś mi głaskał po czole i mi przeszedł plecy i mówię, może być w tym temacie. Trochę. I to jest tak, że po prostu gdzieś tam. Ja w ogóle miałem takie rozkminy, to było też fajne. Pewnie w pierdyliardzie rzeczy mówiłem o tym, no nie? Natomiast jak gdzieś tam się tam, wiesz, łaziłem tutaj i tak dalej, to mówię, kurde, jak rzeczywiście ktoś mi pomoże z tymi plecami, to ja będę pracował jak ten typ, no nie? No i w sumie też i tak, tak wyszło. No i trochę tak wyszło, później trochę tak nie wyszło, bo jakby rozszerzyłem tutaj ten zakres wiedzy, ale to jest taki klasyczny. Gdzieś tam schemat postępowania, że wiesz, jesteś trochę dojechany, tak. Ktoś ci pomoże, mówisz, fajno, nie? To było mocno. Też tak pracować, tak, no nie? No i tak gdzieś tam wchodzisz i się w tym temacie zaczynasz specjalizować. Ja też widzę po naszych kursantach albo po moich pacjentach, którzy są fizjoterapeutami, o, to też dobra specjalizacja. Ja jestem fizjoterapeutą od innych fizjoterapeutów. Doskonale rozumiem ich problemy, ponieważ sam jestem fizjoterapeutą. Tak, ale de facto oni też są normalnymi ludźmi, no nie? Fizjoterapeuci no tak. Nie są jakim, wiesz, jakby specjalnym plemieniem ludzi. Plemieniem. Tylko po prostu konkretną, normalną grupę ludzi, którzy pracują jako, nie wiem, osoby świadczące usługi, tak? Ja też się z nimi zastanawiałem i mnie to w ogóle jakby interesuje taki schemat myślenia, jak czasami dostajesz ankietę do wypełnienia dla osób, które robią aktualną pracę dyplomową, tak? Mhm. Magisterkę, licencjat, coś tam robią i dostajesz ankietę. I strasznie dużo ankiet w swoim życiu widziałem, bardzo mało wypełniłem, a to jest inna sprawa, dotycząca problemów przeciążeniowych, bóli kręgosłupa u fizjoterapeutów. Mówię, co jest nie tak, no nie? Dlaczego? To jest proste. Ale widziałeś takie masa tego. Ja są odpyty, ale to jest akurat bardzo spoko, bo to są najprostsze badania do zrobienia. Masz innych ziomów fizjoterapeutów, wysyłasz im ankietę, no tak. Oni ci piszą, czy ich bolą plecki, siema, zaliczone, pozdrowie. Ale jednocześnie zobacz, jak jesteś studentem i robisz sobie taką magisterkę, to pytanie, jak dużo masz kolegów, którzy pracują w tym zawodzie, nie wiem, przynajmniej 5 lat? No nie masz, ale to może to nie jest kryterium, a jakbyś miał teraz po prostu zrobić ocenę bólu przeciążeniowego u piekarzy, no to skąd teraz wytrzaśniesz 50 piekarzy, nie? No tak, z piekarzami jest problem teraz. No tak, albo nie wiem, zegarmistrzów, no nie ogarniasz. Kurde, dzisiaj mam też akcję po prostu odnośnie piekarni, bo wbijam sobie po te ciasta, które kupiłem dzisiaj do nie piekarni. Zgadnę, było między 10 a 12. Tak, i słuchaj, ja już sobie tak, już mówię tak, po prostu tak, te ciastka i te ciastka, a pan mówi, proszę poczekaj, bo jest godzina seniorów. I ja tak mówię, o kurde, rzeczywiście, 10:15, no, godzinę 45 mam czekać, czy co? No, tutaj, ale okazało się, że nie. W piekarniach nie jest tak, że mówisz wyjdź, tylko w piekarniach jest tak, że musisz przepuścić sobie starsze. Mocny, no. Będę wiedział już. Ze sklepu chcieli mnie też ostatnio poprosić, ale mam patent, słuchaj. Wbijam po prostu za 0,2 do sklepu, no i po prostu wbijam na dział mięsny, i bo dla psa biorę, i wiesz, i pani po prostu mi wrzuca, waży mi i tak dalej. I ja to biorę, no nie? A i tak miałem to mięso kupić dla psa. No i to po prostu... już cię z tym mięsem nie wyprosi. I tak, nie? I ja już wchodzę potem po nabiał, też dla psa, żeby nie było. Potem miałem dla siebie kupić jakiś chleb i tak dalej, ale idę po nabiał i tam są już 4 panie, no nie? I mówią, proszę pana, jest godzina seniorów. Nie możemy pan obsłużyć. I mówię, mam zwrócić to mięso? Dobra, mocne. No i po prostu, wiesz, wbijam wtedy. Ona mówi, że o, ale też sobie zauważyłem, że po prostu były podziały, no nie? I ktoś mówi, nie, nie może pan obsłużyć. Ona mówi, no gdzie, przecież daj mu, przecież niech kupi to mięso.
No tak, no przecież nie odłożył już. Nie odłożył też, albo po prostu, no nie wiem, no może chłopak też zgodny. No tak, i tak dalej. Więc taki podział w społeczeństwie widziałem właśnie. Ale dobra, nie, to nie był jakby temat, a tutaj główny, w ogóle nie był temat główny. No ale tak to jest, że rozmawiasz o piekarni, a później wiesz, nagle na seniorów i nagle kupujesz nabiał dla psa. No tak, klasyczek. Jest uwielbia w ogóle serki waniliowe. O Jezus Maria, zabiłby za nie. Okay. Jestem małym szczeniakiem, więc pewnie nie dałby rady, ale pewnie mógłby to zrobić. Wracając do ograniczeń, to warto jeszcze powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o to, żeby troszeczkę nie patrzeć na ludzi z boku, na innych naszych kolegów i terapeutów, dlatego że no większość osób nie będzie miał jakichś, wiesz, górnolotnych planów, na przykład, że ja chcę specjalizować się po prostu w urogynekologii, ale będę pracowała z pacjentkami po ciąży stricte. Tak? Mnie temat ciąży, prowadzenia może interesuje mnie, ale jak na przykład po ciąży, te wszystkie rozejścia kresy białe, jakieś uszkodzenia krążką, no w ogóle tak, jak chcę się tym specjalizować, to niektórzy mogą nas patrzeć na przykład, bez sensu, nie? Ale nie głupota. O Jezu, chcesz tym kobietom grzebać po prostu per vaginum? Chcesz grzebać tam w ogóle? Nie brzydzisz się? To no straszne. Tak. Fuj, w ogóle jak tak możesz na niezboczeńcu? No i tak dalej. Nie ma co się na to patrzeć, na patrzeć na ludzi, bo ludzie raczej chcą robić takie, wiesz, no standardowe rzeczy, no nie? No. Jakieś takie klasykę, co? Nie, no no powiedz, o czym pomyślałeś teraz. Takie, aha, laser byś zrobił, a nie. No nie, akurat... Nie, mi się ciągle kojarzy po prostu wszystko z laserem. No bo ty lubisz Gwiezdne Wojny, dlatego. Lubię Gwiezdne Wojny, właśnie to mnie na początku w ogóle motywowało. Bo tak pomyślałem, że na fizjo jest laser i mi się to kojarzyło po prostu, że to jest taka kosmiczna technologia. I ja wierzyłem w to, że ja będę go robił i że będę chciał go robić. A po prostu później to rozczarowanie mi się gdzieś tam... No to rozczarowanie ma jakieś takie swoje miejsce w mojej głowie i sercu do dzisiaj. Dlatego no, tak ciągle cisnę z lasera. Znaczy cisnę z lasera, no nie po prostu... Ale wrócimy do tego lasera za chwilę, bo ja już mam taki fajny punkt zaczepienia tutaj w związku z tym laserem, ponieważ nie ma co się patrzeć na ludzi, powiedzmy, którzy nie chcą iść w kierunku, to jest dobre, jakby nie ma sensu jakby słuchać się ludzi, którzy nie idą w swoim kierunku. Bo po prostu no oni żadnej złotej rady ci nie da, no nic ci nie pomogło w tym wszystkim. Oni mogą tylko stwierdzić, że nie iść tam, tam nie jest fajnie, tam nie jest interesujące, ale zielonego pojęcia nie mają, bo tam nie idą w ogóle, to ich nawet nie interesuje, no nie? No pewnie. Ale później o tyle ciekawa sytuacja jest, że jeżeli już jesteś dobrym fizjoterapeutą, to nie jest specjalnie skomplikowane być dobrym fizjoterapeutą, bo trzeba robić kilka takich standardowych rzeczy, typu mieć jakieś takie fajne umiejętności, ale to bez przesady, zacznij zrobić miliona kursów, słuchać ludzi, starać im się pomóc, 100% poświęcenia, czasu dla nich i tak dalej. Nie robić na odpierdziel po prostu tej terapii, tam dla masażu, bo to się często zdarza. Jak się na przykład, że w NFZ-cie takie są, okazuje, że w gabinetach prywatnych też jest tak na odpierdziel robione wiele rzeczy. A więc to jest ważne, że po prostu 100% poświęcenia przed wizytą, na wizycie, po wizycie, wszyscy zadowoleni. Łącznie słabo i mówisz, kurde, ale to była dobra godzina. Ale później się specjalizujesz i rzeczywiście trafia do ciebie osoby z konkretnymi problemami i ty jesteś jakimś tam specjalistą i to jest twoja w ogóle zajawka, to się okazuje, że to jest po prostu rozpierdziel, no nie? Że wtedy rzeczywiście pacjenci know the limit, po prostu no nie chcę teraz po prostu myśleć, być postrzegana jako ta osoba związana z materialistycznym podejściem do życia i tak dalej, ale no po prostu też takie usługi są w cenie, no nie? Jeżeli się czymś zajmujesz, no widzisz też, tak, na przykład konsultacja z lekarzem ogólnym, tyle, konsultacja z chirurgiem zajmującym się tym, no tyle, no nie? Specjalista, znaczy tak, konsultacja z fizjoterapeutą po prostu po studiach, która robi wszystko, tyle. Specjalista, nie wiem, nawet z problemów kręgosłupa, dyskopatii stricte związanej z jakimiś tam niespecyficznymi bólami, no to tyle, tak? No po prostu de facto wiesz, jaki jest główna przyczyna przeciążeń, jak ten pacjent pomóc, bo po prostu pomogłeś już osobom X, no nie? Więc to też jest fajne. Myślę, że dla części osób może być to motywacyjne. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jakaś taka luźna rozmowa była z Krzyśkiem. A Kwiecin Ochmanem, który siedzi tutaj za kamerą, teraz stoi, w sumie nawet nie siedzi. Tak go ten temat interesuje, pozdrawiam, że się poderwał aż z krzesła, aż stał. To zmieśmy się właśnie, co w kontekście specjalizacji po prostu interesuje ludzi. My trochę fizjoterapeutów broniliśmy, że to jest pasja, powołanie. Krzysztof mówi, że to tylko chodzi o zarabianie pieniędzy. Więc nie ma tego, że nie. Właśnie jest, tak mówiłeś przecież.
głupiemu trochę. No ale teoretycznie powiedzmy, że jest to ważne, tak? Ja myślę, że tutaj kwestia po prostu gdzieś tam, no to nawet pewnego rodzaju motywacja, tak? Że po prostu ta motywacja nie jest wieczna, czasem może być motywacją to, że po prostu chcesz komuś pomóc, czasem po prostu motywacją jest to, że nie wiem, po prostu zbierasz na coś i to też jest fajne. Więc myślę, że tutaj też jest to ok. No i jednocześnie jak się czymś specjalizujesz, no to możliwości jakby powiedzmy podnoszenia gdzieś tam cen i docierania do bardziej specyficznej grupy pacjentów, rozwiązywania szybciej problemów, no to jest w cenie, tak? Więc można sobie to fajnie skalować i jest spoko. Tak mi się wydaje, że tak jest. Bo tak jest. Dzięki Maciek za potwierdzenie, w ogóle super, spoko. No nie? No tak, ja się tu produkuję. Ale... No tak. Bo tak jest, ja się tak po prostu jest. Z tym zgadzam. Dobra, podpisuję się rękoma i nogami. Tak. Elegancko. Dobra, i teraz tak. W związku z tym, czy my będziemy jakiś ten temat jeszcze rozszerzać specjalizacyjny? Czy mamy jeszcze jakby coś do rozszerzenia w związku z tym tematem specjalizacji? Wydaje mi się, że takie główne tematy tutaj rozszerzyliśmy. Tutaj, żeby troszeczkę nie bać się i zadanie. Jakie mogło być zadanie tutaj, no nie? Zadanie ludzi mogło być takie, że fajnie byłoby, bo dużo ludzi nie ma takich refleksji, że zastanowić się, jak bym chciał, żeby moja praca wyglądała. I to można zrobić na kilka sposobów. Było takie fajne badanie w ogóle, takie fajne ćwiczenie motywacyjne powiedzmy jest, że na początku wypisujesz sobie po prostu wszystkie rzeczy, które cię interesują. Max, no nie? I nawet jakby się mogłyby wydawać takie trochę głupie i trochę takie niezwiązane z fizjoterapią, na pierwszy rzut oka, bo one nie muszą być niezwiązane. Później można sobie te rzeczy punktować. Jakie one są fajne? W skali od 1 do 10, czyli jak ja bardzo to lubię, no nie? No i sobie punktujemy. Fajnie jakby tam były inne rzeczy, na przykład niż tego grania na PlayStation, czytania książek, bo to tak to będzie ciężko trochę połączyć z fizjoterapią stricte. I punktujemy sobie to w skali od 1 do 10. Później można sobie zrobić kolejną taką rubrykę, która pozwoli mi określić, jak bym chciał, żeby moja praca wyglądała. Czy ona będzie związana z tym, że ja mam pracować sam, czy może w jakimś teamie stricte, czy może mam pracować w prywatnym gabinecie, a może z jakąś drużyną konkretną. Czyli po prostu rzeczywiście im więcej szczegółów, tym lepiej, jak ta moja praca mogłaby wyglądać. Tak? Być może trzecia rubryka, czy tam to będzie już czwarta, tak? Bo na początku miały być fajne rzeczy, później punktowanie tego, później właśnie jak ta praca może wyglądać i później teoretycznie, czy są jakieś powiedzmy osoby, które już coś podobnego robią. Tak, bo to się trochę zainspirować. Trochę się może zainspirować, tak, to może się też trochę zapytać, trochę podpytać, trochę w ogóle, no też każdy prawdopodobnie, na przykład w naszej branży, zaczynał z tego samego pułapu, no nie? Czyli po prostu taki człowiek, który nie wiedział nic, który myślał właśnie, że laser jest w ogóle fajny, że fizjoterapia jest taka fajna, że gdzieś tam te rzeczy, wiesz, typu anatomia, fizjologia to takie niekoniecznie, ale takie jakieś metodyka ruchowa, no to jak najbardziej może tak, może masaż nie, ale terapia manualna to tak. Więc wychodziliśmy jakby z podobnego poziomu rozumowania i z podobnego stopnia zaawansowania, czyli z żadnego, czy z poziomu zero, każdy z wychodził. No i jednocześnie ta osoba dotarła tam, no nie? Więc po prostu można uprościć sobie to wszystko, żeby się dopytać jej, hej, może mi powiesz teoretycznie, jak zrobić, żeby być tam, gdzie ty jesteś, tak? Może są jakieś konkretne szkolenia, tak? Może jest jakiś konkretny sposób, może są jakieś konkretne książki, może po prostu jest jakiś, nie chcę mówić droga na skróty, ale jakiś taki kierunek, który pozwoli mi dojść tam, gdzie ja chcę, bo się interesuję tym i chcę pracować tak, tak i tak. I to może być załatwione, no nie? Więc tutaj rzeczywiście polecam wam tego typu refleksje i rozkminy, bo dużo osób tego nie robi niestety, więc jednocześnie ciężko podążać w jakimś kierunku, jeżeli po prostu no, nie znamy celu, kierunku. No nie? Też kierunku, albo celu nawet, no nie? Jakby no nie wiemy, co chcemy specjalnie. No tak. Dużo osób nie wie, co chce. A drugą opcją, oprócz takiej rozkminy, bo ktoś może powiedzieć, ale ja nie wiem, jak chcę pracować, dlatego że nie spróbował wielu rzeczy.
I to też, no nie? Może trzeba po prostu spróbować. Tak, bo niektórzy odkrywają na przykład swoje gdzieś tam po 20 pracach pracy z pacjentami, ktoś twierdzi, Boże, jak praca z dziećmi jest po prostu rewelacja, no nie? To jest w ogóle cuda, nie wiem, ja myślałem, że to jest w ogóle ciężka orka, że to jest niefajne, że te dzieci w ogóle nie wkręcą się w to, bo nie próbował wcześniej tego, tak? No i tam ludzie mówili, nie, przestań, dzieci krzyczą, weź się użaro z rodzicami, w ogóle bez sensu, ktoś cię w ogóle zażyga, ktoś ci w ogóle obstrzeleżankę będzie śmierdzieć. No. No a potem się okazuje, kurde, nikt nie żygał, nikt nie obstrzał leżanki. A nawet jeśli to jesteś w stanie to po prostu ogarnąć. Może nie? To ogarnąć, nie? A z rodzicami da się dogadać, no nie? Można jakieś ustalić reguły, które po prostu i ja i rodzice przestrzegali i w ogóle jest rakieta, no nie? Więc niepotrzebnie się nie słuchaliśmy tych ludzi, więc warto było sprawdzić. Teoretycznie studia są po to, bo zobacz, rzucają nas na różne oddziały. Robimy różne rzeczy, tylko że to jest takie... Takie trochę jedzenie cukierka przez papierek. Trochę niefajne, bo to też nie tak, że wiesz, jakby rzeczywiście, jak jesteś takim, wiesz, studentem, takim, wiesz, po prostu biorę sprawy w swoje ręce, każde praktyki to nie tam, że idę tam, gdzie uczelnia mnie wysyła, mówię, wale to znajdę wszystko, sobie. Ja se znajdę sam, no nie? Tak idziesz w jedno miejsce, w drugie, no nie? I mówisz, dobra, ta metoda mi się w ogóle nie podoba, ta jest bez sensu, to było głupie, ale no dobra, to ma potencjał, no nie? To jest fajne. A czasami coś ci się może wydawać, że jest fajne. A potem się okazuje, że zaczyna tak pracować i mówisz, bo ale no. To w ogóle może nie tak jest, być. To w ogóle, to oczywiście, że tak. To jest jakby masa rzeczy. Ja też zrobiłem kilka szkoleń, które po prostu myślałem, że będą fajne. I na początku, wiesz, wydawało mi się, że były fajne. I zaczynam tak pracować i mówię, dobra, to jest nawet fajne. A mi się okazuje, mówię, kurde, to jednak nie jest mój klimat, no nie? Teraz tak. Nudzi mnie to na maksa i w ogóle no, to jest... Po prostu nie przynosi efektów. Ale nie przynosi efektów, no nie? No. A więc coś jest nie tak albo z moimi pacjentami, albo ze mną, albo z tym szkoleniem, więc jak no, najczęściej... Po prostu może w innych rękach u kogoś to się sprawdza, ty tak, po no dalej znam osoby, tego flow i siema, nie? Dalej znam osoby, które tak pracują i o dziwo po prostu nie wiem jak, ale jakimś cudem mają efekty terapeutyczne i pacjenci są zadowoleni. To po prostu nie są tobą, nie? Nie są mną, dokładnie. I to też jest duży plus niebycia mną. Ja mam bardzo dużo lat. Ja bardzo żywat. Dzisiaj nawet było zabawnie momentami. Nawet. No, jednak godziny wieczorne. Słuchajcie, to nie było łatwo dzisiaj wygenerować troszeczkę uśmiechu na naszych twarzach, dlatego że byliśmy po ilu godzinnym spotkaniu? Ze trzy. 16, 17, 18. Trzygodzinnym spotkaniu z księgową dotyczącą w ogóle jakby finansów w naszych firmach i po prostu... I różnych dużych wydatków, które gdzieś tam były i tego, że no budżety się na przykład nie tak spina, jakbyśmy chcieli do końca. No czasy są takie i inne, ale jednocześnie wygenerowaliśmy ten uśmiech na twarzach i to porównanie było trochę przekleństw, z których Maciek twierdzi, że to nie są przekleństwa. Bo to nie są. I myślę, słuchaj, teraz trudne zadanie dla ciebie. Wytnasz mózg, bo mam dla ciebie w ogóle dwie trudne rzeczy. Po pierwsze, mniej trudna rzecz, Chance Monster, dzisiaj jest twój. Miałeś opowiedzieć w ogóle szybką historię pacjenta? Tak, dosyć szybko, bo mi się tak po prostu... Czekaj, wiesz, jedna rzecz tylko, ja może tylko powiem. Bo od razu dwie rzeczy. Wiem, nie, bo przygotuj się na początku, bo dobra. Myśl o tej czasie Monstery, bo to będzie dobra historia, coś czuję, ale ja tylko powiem, bo czas Monstery to jest po prostu kącik gabinetowy, gdzie mówimy o naszych przemyśleniach. Ja wiem, że w odcinku 22 tego nie było, zapomnieliśmy, po prostu zdarza się, bo był ważny temat, tak? Latanie na miotle, badania naukowe to jest ważny temat. Dzisiaj też jest ważny, ale Maciek, twój... Dobra. Czas tak, Monstery. Bo, wiesz co, on mi się tak właściwie teraz w trakcie naszej rozmowy przypomniał, bo mówiłem o tam jednym swoim pacjencie i o swoich gdzieś tam problemach, i więc faktycznie kiedyś miałem problem dosyć duży z wątrobą. No i oczywiście no, to obecnie jakby ich nie ma, nie? Ale teraz w ogóle chyba wczoraj czy przedwczoraj, jak pracowałem z jednym pacjentem, z panem Jackiem, pozdrawiam, to jakby... On powiedział, że no ma aktualnie dosyć duży problem z wątrobą, tam stłuszczenie tej wątroby. W związku z tym kilka w sumie dosyć niedużych dolegliwości, więc nie była to jakaś szczególnie, powiedzmy, taka wymagająca mocno technicznie praca. Ale na co zwrócił uwagę, że bardzo go to po prostu irytowało. Za każdym razem, kiedy szedł na jakąś diagnostykę i pierwsze co słyszał, to po prostu, żeby przestał chlać. I on mówi, no w pewnym momencie go to naprawdę zdenerwowało. Nie użył słowa zdenerwowało, ale ja już dzisiaj dostałem reprymendę, więc... A czy pytałeś się go o chlanie? Pytałeś się go o chlanie? Ja nie. Okej. Ja wiem, że to jest nie tylko kwestia chlania, bo właśnie tutaj mogliśmy sobie przybić piąteczkę, no, bo jego wszyscy pytają o chlanie i ja wtedy też, jak byłem w trakcie diagnostyki, to każdy od razu z rzędu mówi, pierwsze,
koniec chlania, bo ja mówię, ale ja nie jestem żadnym menerem, nie? Po prostu no, czasami się coś tam napije, ale podejrzewam, że nie to, że są inni ludzie ze zdrową wątrobą i pewnie piją więcej. Tak, tak. No i drugie gdzieś tam podejrzenie zawsze trafiało w jakiś nabiał albo jakieś bardzo dziwne rzeczy. Co znaczy dziwne rzeczy w kontekście wątroby? No właśnie, a to, no czy takie trochę nieracjonalne, nie? Że a to pewnie jem za dużo tam w nocy, tłuszcz, jem w nocy, albo jakieś takie. No myślę, nie, no wiadomo, no to nie jest super zdrowe jedzenie w nocy, ale no. Czy to miało od razu jakieś bezpośrednie przełożenie na moją wątrobę, to pewnie nie. Więc jakby tutaj taka zrozumiała frustracja z tego. Więc jakbyśmy mieli sobie z tego wyciągnąć jakąś taką lekcję, to żeby od razu nie kategoryzować ludzi i poza tym w ogóle rzucanie komuś tego, że ma z czymś problem, to pewnie chla albo robi coś innego takiego, no to jest takie trochę krzywdzące, nie? Tym bardziej chla jest takie, wiesz, jakby... Widziałem od razu uśmiech na twarzy pana Jacka, powiedziałem, że ja miałem ten sam problem i też w ogóle z wątrobą, także ja tam absolutnie jemu tego nie zarzucałem i w ogóle możemy sobie piony skleić. Ja też parę razy usłyszałem, że po prostu jestem ochlejusem. No. Także tak nam się w sumie całkiem fajnie ta praca ułożyła. No, to taki mocny temat. No nie tak samo, jakbyś był, nie wiem, po prostu miał, był kolarzem, bo pokażę mocne porównanie. No dawaj. Był kolarzem i po prostu przychodziłby specjalisty, że masz po prostu hemoroid, powiedział, proszę pana, w ogóle koniec seksualnego, no nie? No na przykład. No i mógłbyś być, proszę pana, ale jestem, ale jestem kolarzem. Ale, no to tym bardziej, ja znam te wasze tutaj obcięte spodenki. Nie, dobra, chodziło bardziej mi o po prostu to, że jestem heterokolarzem, no nie, więc raczej seksualny nie odpada tutaj, no nie, z moją partnerką. No moglibyśmy ten temat dalej rozwinąć, ale to chyba ale nie chcemy, dlatego Maciek, uwaga, teraz się musisz bardzo mocno skupić, dlatego że powiedzieliśmy wam, że jesteśmy w trakcie aktualnie sprzedaży kursu Neurokolano. To jest taki kurs, który was przybliży troszeczkę do takiej, na przykład trochę mniej twojej pracy, tak, stricte, bo tak, tam tak, jest tak. Mniej trzewi, ale trochę bardziej mojej pracy, czyli związany z niespecyficznymi dolegliwościami narządu ruchu, tak? Więc będziemy sobie mówić o problemach właśnie kolana, tego skąd to wynika, niby będzie kolano, ale będzie też biodro, będzie trochę tułów, będzie staw skokowy, będą różne fajne rzeczy związane właśnie z moją pracą, z Maćka pracą, z pracą Marka, Kusia, trenera i tak dalej, więc naprawdę bardzo dużo rzeczy ugryziemy w okolicy niespecyfiki, w okolicy fajnych klinicznych problemów, które no też będziemy, myślę, że ciekawie rozwiązywać. I w związku z tym, że oglądacie, czy tam słuchacie teraz tych neurofreaków, jak w ogóle oglądacie to, nie wiem, czy się zastanawiacie też, bo na przykład ja się zastanawiam, patrząc na Maćkę, czy tobie jest tak wygodnie? Jakoś tak, tak wyszło dzisiaj. Tak się jeszcze fajnie sobie. No dobra. Kurde, dziwne, no, czasami jak siedzę. Nie. No, ale jak słuchacie, to nie widzicie po prostu, jak Maciek siedział, więc może warto wejść na YouTube'a teraz zobaczyć, jak to wyglądało. I słuchaj, Maciek, tutaj dla ciebie rzecz, dlatego że jak oglądacie, to macie w tym momencie kurs taniej, dlatego że jest kod promocyjny, który dotyczy i kod promocyjny na mniejszą cenę neurokolana to... Rzepa. No bo jak rzepka, ale bez K, bo rzepka byłoby zbyt oczywiste. Dobra, rzepa. No. Czyli taka duża rzepka. Tak. Masz pacjentów z rzepą? Ale pani rzepę. No. To było zabawne, no. Ale będziemy jeszcze mówić sobie o dysfunkcjach rzepki też, no nie? Będzie o hodermalacji rzepki, będzie właśnie o gdzieś tam problemach w obszarze właśnie więzadła rzepki, więc może rzepa nie jest złym pomysłem. Myślę, że rzepa. Były na tym myślałeś? Nie, to tak strzeliłem. Dobra. Słuchajcie, także serdecznie was zapraszamy na szkolenie, gdzie będziemy takie tematy poruszać. Być może ktoś, kto zrobi ten kurs, też odkryje swoje jakieś takie powołanie. Powołanie, taką specjalizację, że może dany obszar go interesuje, a może gdzieś właśnie dany rodzaj treningu, a może dana praca z konkretnymi problemami, więc jeśli chodzi o kolano, to u mnie też jest fajnie, bo ja przez... Był taki moment, ja też wiem dlaczego, ale miałem masę pacjentów z kolanami. Cały czas, już po prostu mi się niedobrze zrobiło, jak widziałem, po prostu to przychodzi i ja już to widziałem, może lędźwie, pewnie kolano, tak? I ja nawet wiedziałem, skąd oni są, no nie, po prostu nagrałem ze 3 filmy na swój kanał, które zrobiły się takie w miarę klikalne i nawet, słuchaj, mój jeden pacjent, to też było ciekawe, że pytam się, jak do mnie trafi. Ja często będę pytał, jak do mnie trafi, no nie, oni mówią, że no w ogóle nie to z YouTube, ale pomyślą, że ja chodzę do takiego speca od szyi i tak mówię, kurde, ten koleś jest takim specjalistą od szyi. Ciekawe, czy jest coś od kolan.
No i wiesz, mi są po prostu jakieś tam specy. Ja nigdy się nie promowałem w żaden sposób. Jakby że jesteś specem od kolan. Nigdy w życiu, no nie? Jakby pewnie są większe, lepsi specjaliści od kolan. No i on sobie wstukał po prostu, wiesz, kolana, specjalista Warszawa, wyskoczył mu film na YouTubie. I no i po prostu byk jest. I to też było o tyle ciekawe, że może odkryć takie fajne powołanie w związku z tym, że będziecie mieli pacjentów z kolanami i tak jak ja miałem tych swoich pacjentów i się okazało, że oni przychodzili z podobnymi problemami, ale praca była w ogóle, wiesz, jakby u każdego była zupełnie inna, tak? Bo raz gdzieś tam hemoroidy, raz coś innego, raz jakieś problemy przeciążeniowe, raz trzewia i po prostu, wiesz, pełne spektrum pracy na całym ciele, ale tym takim głównym znacznikiem było właśnie to kolano. Także oni po prostu przychodzili z bólem kolana, no i za jakiś czas wychodzili z mniejszym bólem kolana albo bez bólu kolana, albo bez jakichś problemów, bez uciekania, gorszej stabilizacji, osłabienia tej nogi i tak dalej. Więc ten kurs może wam pozwolić też na takie fajne, globalne, holistyczne rozkminy. A o trzewiach tam będzie trochę mniej. Chyba mało. Mało. Nie, coś będzie w ogóle? To się zastanawiam teraz. Może coś, pewnie coś będzie z życie, bo nawet dzisiaj nagrywałeś na ten kurs rzeczy i coś tam było. Było. Coś będzie, ale nie tyle, ile mógłby Maciek nam zaprezentować, przedstawiając spektrum swojej wiedzy na temat przewodu pokarmowego i innych trzewi. Żywienie w kontekście problemów z kolanem. Tak. Słuchajcie, nie. Nas interesuje to w komentarzach tutaj, żebyście ewentualnie też pokusili się o to, żebyście może jakieś takie rzucili plany, tak? W którym kierunku wy chcecie podążać, albo jak wy już pracujecie, albo się może zastanowili, co jest waszą specjalizacją, bo ktoś może na przykład takich rozkmin nie być. No i mówi, de facto pracuję ze wszystkimi pacjentami, kto do mnie przyjdzie, ale no większość moich pacjentów to są pacjenci, nie wiem, z bólami głowy, jak z szumami usznymi, jakimiś zaburzeniami w obrębie czaszki, no nie? I ktoś mówi, kurde, to mnie jara, no nie? Więc może taka rozkmina będzie i się tym pochwalicie, więc albo w specjalizacjach, w których aktualnie jesteście, albo w specjalizacjach, w których chcielibyście być, a może macie pytania, czy w ogóle taka specjalizacja na przykład istnieje i się wytworzy fajna dyskusja, to będziemy sobie gadać i tak dalej. No, to jest rzecz, która nas interesuje. A druga rzecz, czy teraz było wystarczająco zabawnie? To jest, która też miała nadzieję, bo po prostu naprawdę się spociłem dzisiaj w związku z tym ze podcastem. Śmiechu. No, wiesz, jakby ze śmiechu, jak ty mówisz śmieszne rzeczy, to no, ja też, nie, jak ja wybuchnę czasami śmiechem, no to byśmy tu już nie nagrali nic, no nie? No ja wiem, nie no. No to wiesz, jakby muszę się hamować. Aż tak śmiesznie nie było. Aż tak śmiesznie nie było. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Żegnamy was serdecznie. Maciej Duczyński. Patryk Sobotka. Trzymajcie się, hej. Piona.